Cześć kochani, witam Was serdecznie w ulubieńcach lutego. Od razu podkreślam, że film długi nie będzie, więc mam nadzieję, że wytrwacie do końca. A zaczynamy od pielęgnacji, mianowicie od pielęgnacji oczu. Mam tutaj krem Pat and Rub by Kinga Rusin. Jest to krem pod oczy, który już mi się skończył i używałam go bardzo długo, ponieważ jego pojemność to aż 30 ml, więc naprawdę bardzo fajnie wychodzi, jeżeli chodzi o cenę. Zapłaciłam za niego około 150 zł. Więc naprawdę jest godne zainteresowania. Jest to krem w 100% wegański, z naturalnych składników i ma bardzo lekką formułę. Wcześniej używałam kremu z Bobbi Brown, który ma dosyć ciężką formułę. Niestety często korektory mi się ważyły pod tamtym kremem, a ten jest lekki. Korektory bardzo się z niej lubią, nic tutaj się nie waży, więc myślę, że jest godne zainteresowania. Kolejnym kremem pod oczy, który obecnie używam od jakiegoś miesiąca, jest to krem Sesderma z witaminą C. Okazało się, że moje śnice pod oczami nie są śnicami pod oczami, a mianowicie są to przebarwienia słoneczne spowodowane właśnie przez słońce. I moja kosmetyczka poleciła mi krem z dużą ilością witaminy C. Taki krem znajdziecie tylko i wyłącznie w aptece. Rzeczywiście zauważyłam już po jakimś czasie stosowania tego kremu, że moje przebarwienia pod oczami troszeczkę się rozjaśniły. Ponadto ten krem świetnie nawilża skórę i jest bardzo komfortowy. Bardzo lubi się również z korektorami, więc korektory się nie ważą pod oczami, więc polecam serdecznie. Dostaniecie go tylko i wyłącznie w aptece. Kolejnym produktem z pielęgnacji jest to krem marki Origins, A Perfect World. Niestety krem mi się już kończy i go stosowałam, słuchajcie, przez jakieś 3-4 miesiące, a dlatego jest ulubieńcem tego miesiąca ze względu na to, że już widzę denko i jest ogromny smuteczek, że on mi się kończy i prawdopodobnie sięgnę po niego po raz kolejny. Jest to krem, który ma bogatą formułę, idealną na zimę, ale też zawiera filtr 40, więc osoby, które lubią tego typu kremy, powinny być zadowolone. A zainteresowałam się tym kremem, ponieważ dostałam kiedyś próbkę tego kremu i bardzo mi się spodobał, więc sięgnęłam po zakup i myślę, że zakupię go po raz kolejny, ponieważ zapach i konsystencja jak najbardziej mi odpowiada. A krem poza tym niesamowicie nawilża buzię, czuję, że buzia moja jest wypoczęta, komfortowa, więc na pewno zakupię go po raz kolejny. Mam tu również produkt do włosów, jest to Magic Red już z L'Oreala. Produkt, który kupiłam z ciekawości, ponieważ był na promocji. Jest to produkt tak naprawdę do stosowania i do używania na odrosty. Ja odrostów nie mam, ponieważ włosów nie farbuję, ale kupiłam go pod kątem różnych prześwitów, które czasami wychodzą przy dosyć sporym oświetleniu, przy robieniu zdjęć bądź przy nagrywaniu filmików. I dzisiaj go również zastosowałam i wygląda to bardzo naturalnie. Nie widać, że coś, że tak powiem, kombinowałam z włosami. Jest to kolor ciemny blond, idealny dla moich naturalnych włosów. I mam tutaj jeszcze tylko trzy produkty do makijażu. Zacznę od rzęs. Rzęs używam przede wszystkim przy makijażach instagramowych. Wtedy efekt jest taki w pełni na bogato i pokochałam się z tymi rzęsami od pierwszego użycia. A jest to jeden z nowych produktów marki Ardell, rzęsy Remy Lashes. I mówię dzisiaj w tym filmie o tych rzęsach ze względu na to, że one się chyba pojawiły w moich ulubieńcach roku, ale mówię dzisiaj o nich dlatego, że za tydzień są targi Beauty Forum i będzie można nabyć produkty marki Ardell stacjonarnie, więc zachęcam Was, jeżeli wybieracie się na targi, do zakupu tych rzęs, żebyście mogli je wypróbować, a one naprawdę wyglądają przepięknie, naturalnie na oczach oraz są bardzo mega komfortowe i właśnie to w nich lubię, to w nich cenię, że nie czuć ich, że mam przyklejone cokolwiek na oczy. Mam tu jeszcze dwa kosmetyki, jeżeli chodzi o makijaż. Pierwszym kosmetykiem jest to rozświetlacz marki Becca. To jest rozświetlacz w kolorze Vanilla Quartz.
On ma przepiękny, przepiękny odcień. Zaraz zrobię Wam swatcha. Jest to, słuchajcie, taki opalizujący kolor, który przepięknie wygląda satynowo, naturalnie. Nie wiem, czy widać. Jest to rozświetlacz, który przepięknie wychodzi na zdjęciach. Ma przepiękną taką poświatę opalizującą w taki delikatny złoto, różo, brzoskwiniowy, ale to jest naprawdę bardzo delikatna poświata i wygląda cudownie na zdjęciach. Bardzo go lubię i rzeczywiście ostatnio non-stop po niego sięgam. I ostatni produkt jest to paleta cieni, paleta marki Sigma. Te cienie dostałam w paczce PR-owej, ale pokochałam się z tymi cieniami od pierwszego wejrzenia. Makijaż wykonany tą paletą oraz moje pierwsze wrażenie możecie zobaczyć w filmie z makijażem walentynkowym. Prezentuje się ona tak. Te cienie są naprawdę bardzo mocno napigmentowane, a praca z nimi to jest czysta przyjemność. I to by było, kochani, na tyle. Jestem ciekawa, jakie produkty u Was sprawdziły się w lutym. Koniecznie zostawcie komentarz z taką informacją na dole. Mam nadzieję, że coś będę mogła od Was również sobie wypróbować. Ja, kochani, się z Wami żegnam. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie zostać ze mną dłużej. I zapraszam Was na wtorkowy film z tym oto makijażem, który wykonałam tylko i wyłącznie kosmetykami drogeryjnymi, więc widzimy się we wtorek. Pa, pa!